Witam, mamyż. Znaczy, witam. Jak będzie witam. Już nagrywam to następnego dnia. Prawie 24 godziny. Po tamtym nagrywaniu dzieje się coś takiego. Nie no, z 18. Zwiększyło się nasze... Nie mogę się wysłać. Zwiększyło się nasze napromieniowanie. Gdzie ten sklepik był? Nie w tą bańkę. Że tak powiem. Patrzcie, jak tu się poruszać po tej pierdolnej megatonie. To jest brudne miasto, kurwa, naprawdę. Napijcie się ze mną. To w toł jakoś. Dobra, mamy 600 napromieniowania, więc możemy iść, żeby nas przebadała tamta. Jaki tam, nie wiem. Pochorujemy na krytyczne. O, piłem wodę cały czas. Czujesz? Czy może masz za dużo na liczniku Geiger? Widzę! Aż promieniejesz z radości. Teraz spróbuj nie ruszać się przez chwilę. Powiedz, jak się czujesz, a zaraz cię opatrzę. Och, biedactwo. Jak ty wyglądasz? Nie martw się. Wszystko będzie... Zapiszę tylko parę spostrzeżeń i wyleczę to paskudne promieniowanie odrobiną specyfiku własnej roboty. Nie miałam okazji wypróbować go na kimś tak silnie skażonym, ale na pewno wszystko się dobrze skończy. Dobra, trochę braminiego mleka, parę magnesów, jeszcze trochę ciepłych myśli. Aha. Nie mówcie mi, że gra się zmieściła. Nie widzę tej gry. Dobra, wreszcie. Jak mi wwali jeszcze raz grę, to się naprawdę fukuje. Cóż, dobra wiadomość to to, że żyjesz. Ale wystąpiły też pewne skutki uboczne. Proszę, weź ze sobą trochę środków przeciwko promieniowaniu. Jako przeprosiny za to, że poplątałam ci DNA. Jak... Czekaj, czekaj. Od teraz, zawsze, kiedy będziesz odczuwał skutki poważnej choroby popromiennej? LOL. Miny to jedno z niewielu zagrożeń, które można wykorzystać. Jeśli rozbroisz minę, zanim wybuchnie, możesz sprzedać ją za... Słyszałam opowieści o wymarłym mieście pełnym min. Handlarze nazywają to doskonałe miejsce na pracę w terenie. Och, nie przejmuj się. Nikt już tam nie... Podobno po środku miasta. Dobra, idziemy na te pole minowe. Nicze. Nie, no myślę, że tam pójdę. Możemy też ją w chuja zrobić i tam po prostu nie iść. Ten Penny Tower. Kino. Pole minowe. Nie no, pójdziemy tam. Gdzie to fajnie jest, bo mamy level pokazany, jak się przemieszczamy. To jest bardzo fajne, co bardzo lubiłem w tej grze. Znaczy w tej grze, w tej części akurat, tak? Aha, mamy nożyk. A amunicji chyba nie mamy. Dlatego to możemy naprawić. Dziesiątkę też możemy naprawić, ale nie mamy amunicji. Mamy do wiatrówki, kurwa. Zapomniałem amunicji kupić, ale ona nie ma amunicji, więc gdzie ja mam amunicję brać? Skąd ja mam brać amunicję? Kurwa, nie mamy żadnego zaopatrzonego miejsca w amunicję. To jest niefajne. Tam jakiś robocik zasuwa. To chyba nie robocik. To chyba jest... To jest super mutant. A ja mam iść w tą stronę. Miejmy nadzieję, że nas nie zaatakuje. Nie mam amunicji za grosz. To jest właśnie kula u nogi tej gry. Naprawdę ciężko mi jest z amunicją. Tam też jest jakiś kozak, że tak powiem. Do ten Penny Tower mógłbym się udać i tam mają amunicję. Tam akurat amunicję posiadają. Tam też coś jest.
Tutaj coś jest. Kryjówka Hamiltona. Coś było związanego z tą kryjówką Hamiltona. Bo chyba nie bez powodu mi to zaznaczyli. Aha, tutaj jakoś się wchodzi. Nie wiem, jak tam wejść. A, tędy. Dobra, miejmy nadzieję, że nie będziemy żałować wejścia tam. Bo nie mamy amunicji, tak jak mówię. Ale chyba będę żałował. Amunicji bym jakiś potrzebował. Jakikolwiek. Oczywiście dobranie, które będę miał. Szafki puste, zestaw narzędzi. Weźmy. Zbieramy złom. W New Vegas było łatwiej na początku gry. Młotek. Nie mogę żadnej broni zrobić. Mamy tylko śrutownicę, że tak powiem. Czyli wiadrówkę. Nie ma radrakany. Rad skorpiony. Nie zabijemy. Nie z tą amunicją. Nie z tą amunicją. Trzeba bym naboi do dziesiątki. Spieprzamy stąd. Nie tu. Supermutant? Czy co to będzie? Może Rad Skorpion? Ich jest sporo akurat w trójce. Albo ten wodny. Płotniak, tak. No, więc sobie przejdziemy naokoło. Strasznie mi się to nie podoba. Jakiś bandytów, tym... Ogniwo energetyczne. No, szkoda, że nie mam broni energetycznej. O, tutaj jakiś błotniak mi przeszkadza. Idziemy na jakieś pierdolone pole minowe. Daleko. Bandytów bym spotkał. Nożem bym zabił. Wściekły pies. Kupiłbym amunicję, gdybym miał gdzie. Tam coś jest. Bandyta? Jakiś bandyta. To fajnie. To chyba po mnie. O kurwa. Czuję się, jakbym z orkami walczył. Broń mi rozjebali. Co oni cały czas broń strzelali mi? Ona była dobra dosyć. Nie, snajperka? Trochę. Trochę podniszczona, ale zniszczyli mi doszczętnie broń. Nie wiedziałem, w co strzelali.
Już wiem. Dobra, trzeba jakoś zboczyć. Najwyżej jakieś miejsce podkrywać. No są supermutanci, są. Tu. Chyba do tego ten Penetower się udamy, ale nie będziemy jak na razie, wiecie. Wykurwiaj, ja pierdolę. Nie będziemy, wiecie, to z bombą robić. Musiałem jeszcze zadania powykończyć w Megatonie. O, ty mi pomożesz, czy umiesz strzelać? Czy ty jesteś... Ty jest zwiadowcem klawy, tak? Rozwalał to. Super mutanci. Niby tacy super, a nie powiedziałbym. Dobra, tam coś jest. W oddali. Do tego dupermarketu może moglibyśmy skoczyć. Myślę, że... Ale nie mam amunicji. To jest problem. Ja pizgę. Idę do tego. Rożka. O, fajne kamienie. Takie lubię najbardziej. Jeszcze mi kurwa gonią. Odjebcie się. Chyba wiem, co to za miasto. Ale tylko może mi się wydawać. I jeśli to jest to miasto, to wejście jest z tamtej strony. Albo z każdej. Albo i z każdej. Mucha gdzieś tu była. Chyba. No to nie. Ale chcę to odkryć. Ja już myślałem, że grę mi wywali. Shopping center. Shopping center to ja bym chciał. Nie ukrywam. Tutaj są jakieś drzwi, ale... Są chyba na tyle przysypane, że tam nie wejdziemy. No kurwa, okrążyliśmy prawie cały kompleks, że tak powiem. Dobra, dzięki za oglądanie. Myślę, że następnym razem będę nagrywał tutaj na tym odcinku, bo nie chcę jakiś długi odcinek robić. Cześć.